Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku otwieramy tego oto super boksa nordyckiego z kolekcji Champions League sezon 16-17. Tak prezentuje się on z przodu. Mamy Messiego, Sancheza, Ronaldo i Lewy. W środku 27 tych ekskluzywnych złotych kart. Razem 87 kart w środku. Odwracamy teraz, bo to jest taki kalendarz jakby adwentowy. Mamy 24 okienka. Najpierw sobie folijkę ściągniemy. I będziemy po kolei numerek po numerku otwierać i wyciągać zawartość każdego okienka. Postaram się nie zniszczyć, bo fajnie będzie się prezentował na wystawce. Tak to wygląda w środku. Saszetka jest włożona na stojąco. Tak więc zaczynamy, moi kochani. Pierwsza saszetka nordycka. Dla przypomnienia, jak to tam wyglądało, co najrzadsze było. Oczywiście złote limitki, 1 na 400 paczuszek. Tutaj z tego co wiem, chyba była gwarantowana Paula Pogby, ale to zaraz sprawdzimy. No i mamy pierwszy kodzik. Muszę sprawdzić, czy wszystkie te kody mam. No i teraz zawodnicy. Gonzalo Castro. Gray. Elionusi Away Goal. To nie jest nordycka. Fernandinho. To jest do sprawdzenia, czy to jest ten numerek zmieniony, czy nie. Dalej Hood i kartą specjalną jest tutaj Defensive Duo Sevilla. Czyli mamy pierwsze karty. Otwieramy drugie okienko. Druga saszetka. Czyli w pierwszej saszetce nie było żadnej z tych ekskluzywnych kart. Pewnie będą w innych. Tutaj jest identyczny kod. Götze, Koulibaly, Brandt, Stones, Hernandez i mamy z Realu Isco. Trzecie okienko. No, czyli kody są wszędzie te same. Papastopoulos, Locadia Rising Star, Vidal, David Silva, Morel i tutaj kartą specjalną jest logo FC Basel. Nie wiem, czy wiecie, moi drodzy, ale w Anglii w gazecie, w jakimś magazynie wyszły już pierwsze saszetki z nową Champions League. Powiem wam, kolekcja cudowna, od topsa najlepsza od początku, jak zbieramy Champions League od sezonu 15-16, ale to sami zobaczycie za niedługo, jak będę miał produkty. No i lecimy dalej. Alexis Sanchez, Valbuena, Frank Ribery, Franson, no i tutaj mamy dwie specjalne. Pierwszą jest Man of the Match, Diaby, a druga to nordycka karta, Scandinavian Star, Christian Eriksen. Czyli jest pierwszy nordyk. Zobaczymy, ile w sumie nordyków wpadnie. Otwieramy piąte okienko. Tak patrzę, czy czasem luzem nie są te karty, ale nie. Przynajmniej do tej pory nie było luzem tych złotych kart. No i patrzymy, co w kolejnej saszetce. Wilshire, João Pereira, Ben Arfa, Boateng, Cuadrado i z Realu mamy drugą kartę, tym razem Rafael Varane. Szósta saszetka.
I tym razem mamy Ramzeja, Piacza, Hummels, Isimad Mirin, dwie specjalne Golking Aguero i Guardado Man of the Match. Siódma saszetka. Mertesacker, Carvalho, Thiago Silva, Hugo Lloris, Arias i forward duo z Borussii Dortmund, Aubameyang i Royce. Kodziki sobie zabierzemy na bok. Nie są nam tutaj potrzebne. Ósme okienko. Powiem Wam, że karty są w idealnym stanie, więc naprawdę bomba. Nic tutaj się nie pogniotło. Jose Callejon. O, coś tam mamy fajnego. Valdi Fiori. David Luiz. Rybalka. Golking Luis Suarez i... I mamy klub 100 Gareth Bale. Więc pięknie, że karta wpadła. Zaraz sprawdzimy, jak to wyglądało z trafieniami właśnie tych klub 100. Co ile one wpadały. Klub 100. Klub 100. 1 na 20 paczuszek. No, czyli w sumie tutaj jedna powinna gwarantowana być. No i jedną już trafiliśmy. Dalej, Dembele, Gulam, Rising Star Weigl, Yaya Touré, też błędny numerek ma ta karta, nie wiem czy ta, ale ogólnie, Fernandinho i Yaya Touré, Chadli i tutaj Jamie Vardy Golking. Otwieramy 10. okienko. Albiol, Martins, Away Goal, Krychowiak, Grzesiu Krychowiak, Vertogen, Logo, Dynamo Kijów i jest drugi Nordyk. Tym razem UCL Hero, Tobi Alderweireld. Ładnie, mamy dwa Nordyki. No i mam nadzieję, że to jeszcze nie koniec, że jeszcze jakieś nam wpadną. O! I teraz mamy karty złote. Star Player Pierre-Emerick Aubameyang Exclusive Edition. I drugi Star Player Gonzalo Higuain. Czyli pierwsze dwie karty są. Jakie to tutaj numerki mamy? Tu jest jedynka i dwójka. No, czyli to raczej będzie po kolei układane. Okienko numer 12. Znowu mamy karty. Znowu dwie. Gareth Bale, trójeczka. I Robert Lewandowski, czwóreczka. Numer 13. Kolejne dwie karty. Adrien Silva i Wes Morgan. Luke de Jong i Hugo Lloris. Jack Wilshere i Luis Suarez. Z tym, że tutaj już są inne nazwy. To są fans favorite. Wcześniej był kapitan. Tutaj też kapitan, kapitan, kapitan.
Star Player i pierwsze 4. Później były 4 karty kapitanów. No i teraz pewnie będą 4 karty Fans Favorite. Dwie już były. Patrzymy, co teraz. Okienko numer 16. I mamy również Fans Favorite. Jest Piszczu i Pryper. Piszczu i Pryper. To możemy tutaj z powrotem zagiąć. No i mamy okienko numer 17. Debiutant. Jamie Vardy i Julian Weigl. Czyli pewnie znowu będą kolejne 4 karty debiutant. Tak jest. Harry Kane i Alan. Mamy kolejnych debiutantów. No i ciekawe, jakie teraz karty wpadną. New Signing, czyli nowo pozyskani Renato Sanchez i Miralem Pjanic. A kto tutaj? Hatem Ben Arfa i Mark Bartra. No i ostatnie 4 okienka. Jeszcze mamy New Signing, Granit Xhaka i Alvaro Morata. Czyli tutaj już w sumie 6 kart jest. New Signing. I kolejne 2. Ahmed Musa i Samuel Umtiti. Czyli 8. No i teraz mamy midfield trio Juventus i Tottenham. No i ciekawe, co będzie w ostatnim okienku. W ostatnim okienku mamy trio Exclusive Edition Lewandowski, Coman i Miller z Bayernu. No i tutaj jest już inny kodzik. W każdym bądź razie nie ma limitki. Czyli tutaj jednak nie było gwarantowanej. Sobie sprawdzimy jeszcze, ale nie, no raczej nic nie przeoczyłem. Czyli jednak tutaj nie było limitki, ale za to wpadły dwie nordyckie karty. Tak więc oceńcie sami, czy fajny taki super box był w normalnej wersji, to jest wersja nordycka. Tak więc, moi kochani, to wszystko na odcinku. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!